Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Z tej strony Wojciech, a ja zapraszam was na materiał z Call of Duty. Ale to będzie taka bardziej pogadanka, ponieważ doszły mnie słuchy o nowej zawartości do gry Call of Duty Black Ops Cold War. I jest to zawartość taka, która z jednej strony może nie tyle co była planowana, ale myślę, że gdzieś tam Treyarch no już coś tam, jakieś tam rzeczy szykował dla graczy, ale chyba nikt się nie spodziewał, że to będzie aż tak dużo. Ale, no właśnie, jest tutaj jedno horrendalnie gigantyczne ale. No bo skoro do Black Ops Cold War zostaje dodana zawartość, no to jest już coś na rzeczy, prawda? Pamiętajcie, że Black Ops Cold War wyszło rok wcześniej niż Vanguard. A skoro zostaje do Black Ops Cold War dodana zawartość, czyżby to oznaczało, że Vanguard nie spełnił oczekiwań Activision? No ciekawe dlaczego. Jak to? No co mogło to spowodować? Ale odchodząc na bok. Słuchajcie, moi drodzy. Przede wszystkim, no właśnie. Bardzo możliwe, że zostanie dodana nowa zawartość właśnie do Black Ops Cold War. I pytanie teraz, czy to będzie działało na zasadzie karnetu, jak było do tej pory? Czy też będzie się to odbywać nieco inaczej? I zaraz powiem wam, o co chodzi. I tutaj może być tak, że możemy otrzymać... Znaczy się drogi są... Jest kilka dróg. Ale słuchajcie. Zacznę od takiej rzeczy. Skoro do Call of Duty Black Ops Cold War, do tytułu, który... No nie ma co porównywać Vanguarda, ponieważ pod względem technicznym Black Ops Cold War wypada zdecydowanie lepiej niż Vanguard na premierę. Podkreślam, na premierę Black Ops Cold War wypada 10, jeśli nie 20 razy lepiej niż Vanguard. Tak, wy wszyscy tak zwani kodowcy, którzy zagraliście tylko i wyłącznie w Modern Warfare i pochodzicie z serii Battlefield. Tak, dokładnie o was mówię. No to przykro mi to mówić, ale chuja wiecie o kodzie. Jako, że zagraliście w jedną górę w dwie odsłony, bardzo mi przykro to mówić, ale o Call of Duty chuja wiecie. A mianowicie, jeśli do koda, do zeszłorocznego koda jest dodawana zawartość, wspominam, już się raz tak kiedyś, nawet nie raz, dwa razy się tak zdarzyło. Pierwszy raz zdarzyło się to w 2016 roku. Nie, przepraszam. 2015, tak, w 2016 albo 2017. To był jeden z tych z tego mniej więcej okresu, kiedy to 2015 do, tak, 2000 to musiał być rok 2017. Ponieważ wtedy do sprzedaży wyszedł Call of Duty Modern Warfare Remastered jako samodzielny tytuł, tak też do Call of Duty Black Ops 3 został wydany dodatek, który, żeby teraz gafy nie pieprznąć, wejdę sobie tutaj do sklepu
Microsoftu. Przejdę sobie do mojej listy życzeń. To był dodatek, który nazywał się Zombies Chronicles. I tenże Zombies Chronicles tak naprawdę dodawał nam 8 map do trybu zombie do Black Ops 3. I on nie wchodzi w skład karnetu sezonowego. Z tego względu, że wyszedł już po premierze Call of Duty Infinite Warfare. A więc właśnie mniej więcej około gdzieś na początku 2017 roku. I no to już powodowało to, że jeśli jakaś zawartość została dodana do poprzedniego koda, no to znaczyło, że ten, no to Infinite Warfare wcale jakoś tak nie jest super grą, jakby chciało Activision. I drugi raz. Powtórzyło się to już przy Call of Duty WW2 i ja to pamiętam bardzo dobrze. Ponieważ przez pierwsze pół roku WW2 był praktycznie wręcz mówiąc, iż był grywalny, ale miał naprawdę dużo problemów. Na pewno mniej kurwa niż Vanguard. I no, po wyjściu tych dwóch kutafiszonów ze Sledgehammer Games, z zarządu, którzy byli odpowiedzialni przede wszystkim za ten tytuł, gra po prostu odżyła. I studio, chcąc odpokutować za tych dwóch imbecylów, no to przez lata, nie przepraszam, nie przez lata, tylko mniej więcej pół roku po premierze Black Opsa 4 do właśnie do WW2 został wydany naprawdę wręcz została wydana duża aktualizacja, która wrzucała nam chyba bodajże 9 albo 10 broni. Czekajcie, aż sobie to policzę. Został tak, dodanym raz, dwa, trzy bronie do sekcji karabinów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pistoletów maszynowych, co już nam daje 8 broni. Jeśli chodzi o karabiny maszynowe, tutaj chyba zostały dodane 2, czyli tu już mamy 10 broni. Jeśli chodzi o karabiny pseudo-snajperskie, to tu chyba zostały dodane też 3 bronie. Jeśli się nie mylę, ale właśnie mogę się mylić, chyba 2 albo 3, a więc bezpiecznie powiem, że 12. Więc coś około 12 albo 13 broni do gry zostało dodanych. Kiedy był rok już wsparcia dla Black Ops 4. Czyli wygląda na to, że Black Ops 4 po części też niejako nie spełnił oczekiwań Activision. Na to wychodzi. Co możemy z tych dwóch przykładów wyciągnąć? Otóż, że Call of Duty Vanguard też nie spełnił oczekiwań Activision. I w pewnym sensie też nie dziwię się, że Treyarch prawdopodobnie pod naciskiem Sony, Boże, nie Sony, tylko Activision, wybaczcie, przejęzyczenie się, pod naciskiem Activision, no, dostało zadanie, żeby wypuścić zawartość do Black Ops Cold War, ponieważ Activision zauważyło, że no zdecydowanie więcej zarobią w Black Ops Cold War niż chociażby w Vanguardzie, jeśli chodzi o sklep. I tutaj musimy się na chwilę, na taką zdecydowanie dłuższą chwilę zatrzymać i powiedzieć sobie, czy ma to sens. Ponieważ według mnie osobiście, jako fana serii Call of Duty, przypominam, jest różnica między fanem a fanboyem. Ponieważ fan patrzy na serię, na całokształt i jest w stanie zobaczyć
zmiany, jest w stanie zobaczyć, co poszło dobrze, co poszło źle. Zresztą to możecie usłyszeć u mnie w materiale, który nagrałem, chociażby, że o rok 2018 to jest moment, w którym coś z serią Call of Duty stało się nie tak. I no bo wycięcie kampanii, pełnoprawnej kampanii z Black Opsa 4 i zamiast... uroki mieszkania w bloku. Kurwa mać. Jeszcze się polałem. Ale to... ale dobra, nie widać tego na kamerze. O czym ja mówiłem? Aha, o właśnie, o zawartości. Skoro Activision zobaczył, że zdecydowanie więcej zarobi w Black Ops Cold War, to też nie dziwię się, że naciskało na Treyarch, żeby coś jeszcze dodało właśnie do Black Ops Cold War. I tutaj dochodzimy do fundamentalnego pytania. Czy zawartość w Black Ops Cold War będzie dostępna normalnie w karnecie, ale tak jak ma to miejsce chociażby w sezonie pierwszym do Call of Duty Vanguard, że niezależnie od tego, iż to Vanguard przejęło pałeczkę sezonów, to czy Black Ops Cold War będzie miało elementy występujące właśnie w karnecie do Vanguarda? Dlaczego o tym mówię? Otóż dlatego, że jest to dość istotna rzecz, ponieważ jeśli karnet sam w sobie możemy, przynajmniej mogliśmy robić w Modern Warfare, Black Ops Cold War, Vanguard i Warzone, to pytanie teraz, jak zostanie zaimplementowana zawartość do Black Ops Cold War oraz w jaki sposób ona będzie udostępniana? Czy za sprawą właśnie karnetu, gdzie będziemy mogli zdobywać broń i tak dalej? 8:30 jest. Ja pierdolę. Musiał chyba teraz borować w ścianie. Dobra, zostawmy to. Też mnie to irytuje, nie wiem jak was. Znaczy się, jeśli ktokolwiek, kto mieszka w bloku, to wie o co chodzi. Ale przypominam, że jest czwartek, godzina 8:30, tak więc... co, a ja mam wolne w tym dniu. No, cóż. O czym to ja miałem mówić? Aha, właśnie. Nowa zawartość. Jak ona zostanie udostępniona? Czy poprzez karnet? Czy w jakiś inny sposób? Bo o co chodzi? Do Vanguarda zaprezentowałem wam zawartość mniej więcej, może nie tyle co zawartość, ale rozkład mapy drogowej tak naprawdę właśnie do Vanguarda w wczorajszym filmie. I pytanie, jak to zostanie rozwiązane właśnie w Black Ops Cold War. No bo co, nagle pojawią się dwa karnety? No to gdyby faktycznie tak było, ale nie musi, no to tutaj byłby dylemat. Czy albo wrzucamy to do jednego karnetu, wszystko, albo wrzucamy to do dwóch oddzielnych. I tutaj jest już pies pogrzebany, ponieważ jeśli będą dwa karnety, to jak to zostanie rozwiązane? No bo z jednej strony mamy karnet Vanguard, który będziemy... bo wiadomo, że karnety, które będą się pojawiać
poprzez implementację Warzone'a będzie można grać albo w Modern Warfare, albo w Warzone, albo w Black Ops Color, albo w Vanguard. I teraz, jeśli chodzi o kernel z Vanguarda, prawdopodobnie tak będzie. Ale, no właśnie, zawartość do Black Ops Cold War. Jak to zostanie rozwiązane? Czy właśnie ze sprawą karnetu wszystko w jeden? Czy też może Activision stwierdzi, że lepiej będzie dać drugi, osobny karnet? Co prawda z mniejszą ilością zawartości, ale kosztujący na przykład, nie wiem, 40 parę złotych, nie 8, powiedzmy tam zamiast 100 poziomów karnetu otrzymamy na przykład 50. Albo, co też może się zdarzyć, że nie będzie już 100 poziomów, ale 150. Bo może być tak, że Activision będzie chciało zarobić niejako dwa razy na ten sam. Albo możemy otrzymać dwa karnety. Jeden główny i drugi poboczny. To znaczy, będziemy mieć ten główny, gdzie na miejscu będzie stał Vanguard i możemy otrzymać drugi karnet, gdzie znajdzie się Black Ops Cold War. Co też może się wydarzyć. I tutaj również Activision zarobi podwójnie. Ponieważ może być tak, że jeden i drugi karnet będzie osobno i każdy karnet będzie miał jakąś tam część darmową, na przykład broń i tak jakieś tam elementy, wizytówki, talizmany, emblematy i tak dalej. A może być też tak, że kupimy jeden karnet, niezależnie od tego, czy kupimy karnet z Black Ops Cold War i Vanguard, podkreślam, to na razie są tylko i wyłącznie moje domysły, to czy postęp będzie przechodził równocześnie między jednym a drugim karnetem? Bo jeśli nie, to zwróćcie uwagę, że Activision wtedy zarobi podwójnie. Kto będzie chciał kupić karnet, kupi i będzie robił go, ale może też kupić drugi karnet i robić go równocześnie z pierwszym. Wy rozumiecie, o co chodzi? Tutaj już wchodzą sprawy tak biznesowe, że jak można wydoić graczy podwójnie. Dajemy, proszę bardzo, macie tutaj trailer sezonu drugiego i nagle dzień, dwa, potem otrzymujemy informację, że do Black Ops Cold War też zmierza jakaś zawartość. Czy nie wydaje wam się to dość prawdopodobnym zabiegiem, że również Black Ops Cold War otrzyma karnet? Że będzie on niejako osobną częścią i trzeba będzie go kupić? Bo ja myślę, że właśnie tak się stanie. Nie twierdzę, że faktycznie tak będzie. Ale mam co do tego olbrzymie wątpliwości. Ponieważ to by oznaczało, że wtedy no, będziemy musieli niejako zapłacić podwójnie. I nie ukrywam, że tak czy siak będę chciał zrobić i jeden, i drugi karnet. I powiem wam szczerze, ja na pewno będę chciał wbić prestiż mistrzowski. Nie ma to w sezonie. A później wrócę do swoich ogranych tytułów, gdzie skończymy i będę grał. Nie widzę w tym żadnego problemu tak naprawdę. Tylko właśnie jak to będzie rozwiązane? Tego jestem ciekawy. Ale dobra, teraz przejdźmy do bardziej fajniejszej części tego materiału, czyli jaka może być zawartość do Black Ops Cold War. Przede wszystkim, co mnie osobiście mega kurwa raduje,
pojawi się prawdopodobnie nowa mapa do trybu zombie. Nie mówię tutaj już o Vanguardzie, tylko mówię o Black Ops Cold War. Dla jada, żeby było. Nowa mapa do trybu zombie. Powiem szczerze, jestem za. Jestem za tym, żeby pojawiła się mapa do trybu zombie, ale nie do trybu ognisko zarazy, ponieważ ognisko zarazy ma tych map 9 i czasem natrafienie na jakąś jedną konkretną mapę jest naprawdę spore. Sporym utrudnieniem, ponieważ jak ja w swoim czasie robiłem 10 rund, 10 regionów pod rząd, no to powiem wam szczerze, mnie 4 razy losowało na jednej i tej samej mapie. Nie tyle co z rzędu, ale no mam jest 9 regionów. 4 razy ładuje mnie na tej samej mapie. No to pozostałe 5 regionów, a właściwie pozostałe 8 regionów ma szansę wypaść 6 razy. I no tutaj wiecie, im więcej regionów, tym jest zdecydowanie mniejsza szansa, że do jakiego trafimy. To jest losowe, tak naprawdę. Ale jeśli robimy jakiegoś easter egga, czy też jak ja po prostu zadanie fabularne w trybie zombie, no to jest większe prawdopodobieństwo, że zostaniemy rzuceni na mapę, gdzie no właśnie to zadanie trzeba wykonać. Natomiast kiedy gramy od tak po prostu, no to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Ale no właśnie, nowa mapa do trybu zombie, bardzo bym chciał, żeby to była standardowa, zwykła mapa z rundami. Również mają się pojawić 3 nowe bronie. A jako, że większość z was wie, że ja na poziomie na broń, wiecie, pancerz, jakieś mundury i tak dalej, ja mam, jestem po prostu popierdolony na tym, w tym względzie. Tak więc ja bardzo się cieszę i jedna z tych nowych broni to ma być podobno, przynajmniej nazwa kodowa. Nazywa się Wardog 52. Z jednej strony to wygląda trochę jak pistolet maszynowy Bizon, natomiast z drugiej to wygląda jak karabin, ponieważ ma magazynek ślimakowy, taki typowy jak pistolet maszynowy Bizon, ale z drugiej strony ma on wygląd karabinu szturmowego. Więc tutaj jestem ciekawy. Jestem, gdzie on koniec końców trafi. Natomiast o pozostałych dwóch broniach nic nie wiemy, poza tym, że mają być 3. Prawdopodobnie 3. Dalej mamy operatorów. Operatorów, których tak naprawdę mam znamy tylko jedną literę. P, K i R. I jeśli chodzi P, K i R, idąc tym tropem, no to o Black Ops Cold War nowy operator na P. To może być na P, K albo R, to może być ktokolwiek, ale na P może być to doktor William Peck, w co osobiście nie wierzę. Na K może być pułkownik Lew Krawczenko, w co również nie wierzę. I może pojawić się na R kapitan Ravieno. W co już jestem bardziej skłonny uwierzyć, ale nie do końca. Mają się również pojawić nowe mapy, takie jak chociażby WMD, Summit, Firing Range czy Plaza, znana chociażby z Black Ops 2 i Black Ops 1. I po części nie zdziwiłbym się, gdyby Firing Range weszło do Black Ops Cold War, ponieważ tak naprawdę to jest mapa dla podserii Black Ops ikoniczna. Ona pojawiła się w pierwszym Black Opsie. Pojawiła się w 4.
Wiem, że pojawiła się w wersji zremasterowanej również w Black Ops 2 i Black Ops 3. No i teraz mamy piątego Black Opsa, którym jest właśnie Black Ops Cold War i tutaj nie mamy Firing Range. Więc bardzo prawdopodobne, że właśnie może trafić. Ale czy tak faktycznie będzie? Nie wiem. Nie wiem, czy tak będzie, ale jeśli cokolwiek się nowego pojawi z Call of Duty, to na pewno przynajmniej takie dość ważne informacje, czy to w trakcie sezonu, albo przed następnym sezonem i tak dalej, będę Was informował na bieżąco. Będę starał się po prostu na bieżąco Was informować, co może być i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że no w tej chwili kanał będzie działał tak, jak sobie wymyśliłem, czyli wtedy, kiedy mam ochotę, będę po prostu wrzucał film. Tych filmów może być mniej. Może być. Będzie mniej. Ponieważ no będę chciał się skupić na innych rzeczach, tak? Więc będzie różnie, ale też uważam, że będzie ciekawie. Jeśli chodzi o nową zawartość do Call of Duty, no to oczywiście jak to będzie w praktyce wyglądało, dam Wam znać. No i cóż, to tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Trzymajcie się. Pa, pa.